Nie żyje 15-latek Rosja, tragiczny wypadek na autostradzie. Nie żyje 15-latek. 15-latek z zespołu koszykówki zginęło w południowo-zachodniej Rosji w wypadku drogowym, w którym ciężarówka zderzyła się z minibusem. Nastolatki jechały na zawody sportowe. Do wypadku doszło na autostradzie z Astrachania do Stawropolu. W kierunku Czerkieska z Wołgogradu jechał minibus wiozący koszykarski zespół dziewcząt w wieku od 12 do 14 lat. W pewnym momencie w samochód ten uderzyło auto ciężarowe, którego kierowca, według policyjnego protokołu, został zmuszony do niebezpiecznego manewru przez inny pojazd. Rannych zostało 19 osób, 9 dziewcząt zostało przewiezionych do szpitala. Lekarze walczą o ich życie, powiedział szef policji drogowej w Stawropolu Aleksiej Safonow.